Witam was w nowym filmie na kanale. Dzisiaj Warspite, a za jego starami Dragonfly, czyli mój chyba, no nie tak, nie najstarszy, tylko najpierwsiejszy widz na kanale. Także witam was bardzo serdecznie. Losowanie na szósteczki jest też raz, dwie piątki tylko, nie trzy, przepraszam, trzy piąteczki, czyli takie, przynajmniej tak jak u mnie, dosyć mocno standardowe losowanie szósteczkowe. Trochę boli ósemki czasami, ale sami wiecie, jak to jest. Warspite, czyli z tego co dobrze pamiętam, pierwszy brytyjski okręt w premium oczywiście, w zasadzie. Jak również i pierwszy brytyjski okręt w grze. Charakterystyczny na tej zasadzie, że taki powolny żółwik, ale jak ukąsi to boli. Bo wie, że kręcą się bardzo powoli, ale za to jest bardzo celny. Idzie pierwsza salwa, fajnie tutaj skondensowana, wszystkie pociski blisko siebie, ale chyba zbyt słabe wyprzedzenie. Warspajcik, 53 tysiące HP. On nie jestem pewien, ale on był chyba jeszcze do kupienia w albo becie, albo zaraz po tym jak beta wyszło. Nie jestem pewien, dlatego nie będę się defetyzmu, jak to mówią. Zobaczymy, jak dzisiaj Dragonowi pójdzie bitwa. Dragon, ja standardowo nie oglądam bitew, które mi wysyłacie, ja oceniam je po screenach, czy się nadają, czy nie. Jak na razie nie zawiodłem się, screeny mnie nie zawodzą, mam taki mój swój mały systemik. O, czy przebicie na wylot. Ciekawy początek, tutaj Dragon już dostaje mały oklep, jest pod pałka. I standardowo, jeszcze jest do tematu, standardowo Dragon mi napisał, że nie byłby sobą, gdyby na koniec nie zlamił. Także zobaczymy co się będzie działo. Dodatkowo zaczyna tam coś klepać tego Faraguta. No nawet trafia, ciekaw jestem. Celna dodatkowo mógłbyś Dragon wrzucić perki, jakie to, jak tu masz kapitana zbudowanego w komentarze. Są trzy, przepraszam, przebicie na wylot. Faragut puścił torpedę, ale chyba trochę za wcześnie. Faragut ma 5,5 km, także troszkę się tu podpalił. Powinien poczekać w tym dymie i puszczać torpedy, jak już Dragon podejdzie pod A i byłoby już po bitwie. Także standardowe moje, pamiętajcie, aby wykorzystywać błędy przeciwnika. Na początek tak w stylu Dragona trochę słabo, z tego co widzimy. Szarżuje tutaj samotnie, dostaje mega oklep. Zaraz będzie miał 500 000 wytankowane. Idą kolejne salwy w tego Faraguta, trzeba się go podjąć. Ten Faragut chyba nie bardzo ogarnia, co tu się dzieje. Wyspa jego przyjacielem, nie wiem po co on puścił ten dym, po co z niego wypłynął. Także no dziwna decyzja, no ale cóż, błędy to błędy, wykorzystujmy. No i nie mamy połowy HP, początek taki lekko biednawy. Nie spodziewałbym się, że wyjdzie z tego aż taki wynik, ale poczekajmy, co się odleczy, to nie ucieczę. Wczoraj miałem mega dobry dzień, jeżeli chodzi o RNG. No już i tak RNG mi bardzo dużo daje, WR mi rośnie. Ostatnio WR dzienny mam mniej więcej 70%, także nie mogę narzekać. O, tu ładna salwa idzie, może będzie dewasta? Jest dewastująca, bardzo ładnie salwa poszła, dwie cytadele, jest frag, zaczynamy się odbijać, 35 tysięcy HP, no jesteśmy obici strasznie, 16 tysięcy HP tylko zostało, ale naprawimy się, bo tam sporo zżarły pożary i mały kaliber, także będzie co naprawiać. I wczoraj przez pierwsze 4 bitwy, 3 z nich nadają się na pokazanie na YouTube'a. Jedno to będzie podsumowanie Yorka, bo niedługo skończę. Będzie materiał o gremiaszczym i będzie materiał o Rangerze. Niestety, wiem, znowu lotnia. Dragon, ty tu czasem nie masz zrobionego tego kapitana pod dodatkową. Coś mi się tak wydaje. No ale cóż, lecimy dalej. Co chciałem jeszcze... chciałem się was też zapytać, zanim jeszcze standardowe ogłoszenia wyborcze, parafialne i tak dalej, chciałem się was zapytać, czy bylibyście zainteresowani materiałem z tego klasycznego WOTA. Pograłem sobie trochę, czekam się trochę w kolejce, ale nostalgia pany, przy okazji poopowiadałbym trochę o moich przeżyciach z WOTA, bo troszkę tam tych bitew jest. Jeżeli jesteście zainteresowani, dajcie znać w komentarzach, to coś nagramy. Tutaj też piękna salwa, graf, nie powinien pokazywać się burtą, też dwie cytadele. Warspite tutaj wykorzystał sytuację nasz bohater i go zgniotł po prostu. A jeśli chodzi o standardowe ogłoszenie wyborcze, to zapraszam was do podsyłania bitewek na e-mail. Uzbierało mi się, powiem wam szczerze, mam kolejkę 13 filmów. Zrobiłem sobie dzisiaj listę, w zasadzie robię sobie od wczoraj listę już, bo nie myślałem, że aż tak przybywa mi tych powtóreczek. Niestety niektóre zostają na tak zwaną czarną listę, czyli na inny raz.
Ale tutaj widzę, że trzeba się na chwilę zająć bitwą, bo robi się ciekawie. No tutaj właśnie minus Warspite'a, czyli obrót, wiesz, zobaczcie jak te bierze się bardzo powoli kręcą. Tutaj bardzo dobra decyzja o naprawieniu się. Robi się bardzo, ale to bardzo źle, bo chyba pomiędzy dwa pancerniki. Dragon tutaj standardowo odważnie, po swojemu, czyli idę YOLO i zobaczymy co się stanie. Czasami to taktyka się udaje, czasami nie. Zobaczycie czy tym razem się uda. Myślę, że może się udać. Jakim cudem w tej dobrą powtórkę wysłał? Nie, ten New Mexico w ogóle się nie interesuje i tu jest kolejny plus tej bitwy, chociaż w sumie coś tu strzela, ale to jest chyba dodatkowo od New Mexico się w ogóle nie wiem, nie widzę niestety, dodatkowo tutaj ładuje, ten Kunis też popełnił błąd w sumie, ma wieżę po drugiej stronie, brak penetracji w ogóle nie trafiło z tej jednej wieży, leci kolejne dobicie, nie jeszcze 1800 HP zostaje, nam zostaje 5000, poszła naprawka, jest lekki spokój, tutaj musi się Dragon na szybko odwrócić, dobić tego Kunisa, bo jeżeli on odda jeszcze jakiś strzał, to może być bardzo brzydko, na szczęście Kunis nie daje rady odwracać. Wiesz, jest frag, jednego przeciwnika mamy z bani, ale to jest całe New Mexico, które na szczęście nie bardzo sobie radzi ze strzelaniem, czyli znowu Dragon tutaj wykorzystuje błędy przeciwnika, jest pod pokaz dodatkowej, to dodatkowa całkiem sporo tutaj robi, powiem wam szczerze, proszę podeślij nam jak masz zbudowanego kapitana, w ogóle wypowiedz się, jeżeli możesz o Warspite, jaki się nim gra, oczywiście opinie się przydadzą, jeżeli ktoś byłby zainteresowany kupnem tego fajnego premiuma, bo mi się coraz bardziej podoba, powiem szczerze. Tutaj znowu New Mexico według mnie też popełnia błąd. 12 tysięcy, fajnie tutaj wchodzi 3 penetracje nad budówkach, które mają tam jeszcze full HP, także można było sobie zrobić konkretnie tutaj tego Helixa obić. I tutaj właśnie New Mexico robi to, co ja bym zrobił od razu, czyli odwraca się tą całą burtą, żeby ładować. Nie wiem dlaczego nie strzela nie wiem, chce walnąć całą salwą, nie wiem dlaczego. No cóż, jego decyzja. W ogóle nie strzelało. Dopiero teraz poszło z przednich, wiesz? I chyba poszło też z drugiej. Niestety, znaczy nie wiem dlaczego kolega w ogóle czego. Ładnie tutaj, duży kaliber jest Cytadela. Aj, niestety szkoda, bo tu mogłaby być jeszcze jedna Cytadela i byłoby już mega, ale to mega fajnie. Nie użyłam masakra. Ale znowu robi się ciepło, mamy 7000 HP, ten New Mexico się odwraca. Ciekawe, czy będzie próbował ramować. Nie będziesz próbował mówić, odwraca się jednak nie bardzo. Są dwa pożary. Wow, ale fajnie to podpala. Nie wiem ile tu dodatkowa ma procent szans. I czy będzie frag? Jest frag, więc jest fajnie, jest czwarty frag. 140 tysięcy obrażeń, czyli już super. Było ciekawie i to naprawdę ciekawie tutaj akcja pomiędzy tymi dwoma pancernikami. Dragon jak zwykle wykorzystał swoje pokłady szczęścia i później będzie narzekał na RNG, ale cóż. Czasami tak bywa. Dragon, przepraszam, nie obraź się. I przed nami Ranger, czyli szóstka, czyli lotniskowiec, który jak będzie chciał, to nas zatopi. W tej chwili mamy 16 tysięcy HP. Niestety nie wiem, jak obecnie Warspite spisuje się, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, ale tak czy siak, jeżeli Ranger będzie chciał, jeżeli tylko ogarnie, to może nas zatopić bezproblemowo. Idą salwy, może jeszcze też jakoś. Tak jest tyle. 15 tysięcy, wsparcie wpadło. Wow. Super, 156 tysięcy już uszkodzeń, idą kolejne salwy, no i oczywiście przy pierwszej salwie na dwa pociski była Cytadela, przy drugiej salwie na 6 pocisków nie było Cytadeli, były 4 przybicia na wylot. Wydaje mi się, że gdyby te pociski troszkę niżej pospadały, to byłoby coś ciekawego. No i tutaj niestety Dragon olał trochę sytuację, nie wymija torped, źle, bardzo źle, dostaje pierwszą bułę z torped. Ta moda dodatkowa zaczyna coś tam upać, ale chyba i to nie wychodzi, nie dodatkowa, tylko obrona przeciwlotnicza. Myślę, że tutaj Dragon skupił się po prostu na zatopieniu tego lotniskowca, ale niestety RNG mu nie pomaga. No właśnie, zostaje mu 3000 HP. No i to jest właśnie to, co Dragon mi napisał, że pod koniec troszkę zlamił. Gdyby wymijał te torpedy, starał się, chociaż w sumie nie, za bardzo Warspite'em nie miałby szans za wymijanie, ale próbował się skupić po prostu na tej lotni, ją wykończyć i mieć spokój. Szkoda, bardzo szkoda, bo może udałoby się zrobić Krakena, może byłby jeszcze jakiś piękny wyniczek, dwa przebicia na wylot, to niestety Ranger przeleciały te pociski, szkoda. Cóż, przejdziemy sobie do podsumowania. Piękna bitwa, zwłaszcza ta YOLO sytuacja z dwoma pancernikami, szkoda, brakuje tutaj Krakenika, jeszcze byłby bardzo fajny wynik, chociaż i tak 170 tysięcy na Warspite, na szóstce wam przypominam, jest to bardzo, ale to bardzo fajny wynik, 2000, prawie 2600 podstawowego expa, względem drużyny wygląda to bardzo, bardzo fajnie, co tu dużo mówić, no szkoda tylko tego Rangera, czyli jednak można rewolucją grać źle, ciekawe. Rozkład obrażeń, 19 tysięcy z pożarów, ładnie.
i prawie 15 z dodatkowej, czyli ta dodatkowa daje radę. Mamy prawie 2 miliony wytankowane, także tutaj Dragon na Warspite pozamiatał. Dzięki wielkie za podesłanie. 154 trafienia z tej dodatkowej, czyli na pewno jestem. Tylko 4 zestrzelenia. No cóż, dzięki wielkie za podesłanie. Mam nadzieję, że mój komentarz się podobał. Chyba tam nie dokończałem, że bitwy zbieram, ile zbieram. A no i zapraszam na streamy też rzeczywiście. Poniedziałek, środa oraz piątek, 20-23. W przyszłym tygodniu będę jeszcze o tym informował. Będziemy realizować wyzwania z Discorda, także zapraszam na Discorda. Trzymajcie się, dzięki za obejrzenie i do usłyszenia. Hejo.